Dobry wieczór, Joanna Łucka-Szczygieł, zapraszam na prognozę pogody. Przed nami kilka dni z dobrą, wyżową pogodą, a jako że z zachodu płyną do nas ciepłe masy powietrza, czeka nas prawdziwe wrześniowe lato. Ale najpierw przed nami chłodna noc. Na termometrach zobaczymy od 11 do maksymalnie 13 stopni. To będzie pogodna noc, na pewno bez opadów deszczu i bez burz. W regionie łódzkim również deszczu nie musimy się obawiać, będzie pogodnie i spokojnie, ale rześko. 13, lokalnie 12 stopni, a przy samym gruncie temperatura może być jeszcze trochę niższa. Wiatr w nocy słaby, a ciśnienie będzie rosło. Jutro przepiękna pogoda w całej Polsce. Dużo słońca na niebie, zachmurzenie małe, gdzieniegdzie umiarkowane, ale chmury deszczu na pewno nie przyniosą. Temperatura będzie wyrównana, bo od 20 do maksymalnie 23 stopni. W regionie łódzkim, w tym najcieplejszym momencie dnia, 22, a na południu regionu nawet 23 stopnie. W słońcu będzie cieplej, a tego słońca, jak widzimy, na pewno nie zabraknie. Wiatr w sobotę powieje słabo, a ciśnienie przekroczy 1020 hektopaskali. W związku z tym warunki biometeo będą jak najbardziej korzystne. A co czeka nas w kolejnych dniach w naszym regionie? Pogoda bez większych zmian. Bardzo dużo słońca, a temperatura każdego dnia będzie przekraczać 20 stopni. Najcieplej na ten moment zapowiada się wtorek. Wtedy ma być aż 25. Dziękuję Państwu za spotkanie i życzę dobrego wieczoru. Do zobaczenia!